Unboxing ciąg dalszy. Cały czas dostaję różne paczki i czasami niektóre z nich otwieram. Już nadpocząłem tą paczkę. Zresztą pierwszą też, ale nie otworzyłem, więc. Aperitif EP. To otworzę za chwilę, albo nie otworzę. Natomiast sprawdźmy, co mamy tutaj w głównym pudełku. Nie ma żartów. Co my tu mamy? Pudełko z taką naklejką. Ja już wiem, co to jest. To najnowsza płyta Mopsa. Blup. Patrzcie, co się dzieje. Widziałeś, Dominika? Jaka płyta? Zobacz na to. Wsiadaj sobie tutaj. W środku są narkotyki, jak podejrzewam CBD, ponieważ wiadomo, że nie robimy nic nielegalnego, czy my tutaj w programie. Bledki. No i właśnie, najważniejsza rzecz, płyta. To jest super wydanie, MOPS, wysublimowana klientela. Znam ten album doskonale, ponieważ byłem przy jego nagrywaniu i polecam go. Myślę, że Mops właśnie się spóźnił dosłownie o chwileczkę na Popkillery, ponieważ zgarnąłby wszystkie nagrody. A tak udało się Macie. Bardzo dobrze. Ktoś musiał wygrać. Winyl. Co my tu mamy? No winyl mamy, no. Co? Aha, ale jest jedna fajna rzecz. Nie ma tej dużej dziurki, do której potrzeba takiego specjalnego czegoś. Ja sobie otworzę samą płytę główną. Jak już widzę, jeżeli zamówicie specjalne wydanie, dostajecie główną płytę, jak również mixtape. Mixtape to jest Aperitif EP, a później macie główne danie. Fajna układka? Widziałam. Tak? No i bardzo słusznie. Takie coś jest w środku. Nie ma durnych nalepek i bardzo dobrze. Ale ja mam jeszcze jedną małą paczuszkę, którą przyznam się, że otworzyłem, ale nie sprawdziłem do końca. Nie wiem tylko od kogo ją dostałem. Możliwe, że od Łukasza, a możliwe, że nie. Natomiast dostałem takie coś. Jest to coś bardzo fajnego. Patrz, przewodnik po Szczecinie. Proszę cię bardzo, czyń honory, otwórz ty. Nie, tutaj natnij przy marynarzyku. O, widzisz? I jeszcze to, Szczecin, metamorfozy. Marek Czasnojć. No i miałem rację. Z pozdrowieniami od Łukasza. Dzięki Łukasz, bardzo fajny prezent. Myślałem, że się wbije.
Fajny to jest? Na lodówkę sobie napisz. Magnes na lodówkę. Pocztóweczka. Jest pocztóweczka. I jest przewodnik. Świetne, doskonałe rzeczy na temat miasta Szczecin, czyli najlepszego miasta. Essa.